Cześć, z tej strony Żurek. Chciałem Was powitać w pierwszym odcinku serii Za górami, za lasami, w której to zajmiemy się solowym systemem Over the Mountain autorstwa March Grow Game. Seria powstaje w ramach projektu Naturalna Jedynka podcastu K20. Podstawowym założeniem gry jest prowadzenie przez nas dziennika. Opisujemy nasze spotkania, relacje oraz co się zdarzyło w trakcie życia w małym miasteczku w górach. Jest to setting fantastyczny, więc mamy do dyspozycji wszelkiej maści monstra, kreatury, magię, a także duchy. Od razu na początku chciałbym zaznaczyć, że jest to system przeznaczony na dłuższą rozgrywkę, rok, a może nawet i dłużej. W związku z tym będziemy grali w lekko przerobioną przeze mnie wersję tego systemu. W dzisiejszym pierwszym odcinku chciałbym przejść przez całe reguły, które oryginalnie są, natomiast zmiany będziecie mogli obserwować w locie w trakcie trwania historii. Planuję w narracji uwzględniać to, co się dzieje w mechanice, także spokojnie, no bo chcę, żeby ta seria zamknęła się w odpowiedniej ilości odcinków. Pierwszym etapem jest stworzenie postaci. Tutaj dostajemy dosyć dużą swobodę, możemy bez problemu samodzielnie określić imię naszej postaci, jej wygląd, cechy charakteru. Najważniejsze jest dla nas odpowiedzenie na cztery pytania. Dlaczego jesteśmy w górach? Gra tutaj podpowiada. Może nigdy ich nie opuściliśmy, mamy tu rodzinę, ciekawość lub własne inne powody. Jaki mamy talent? Czy jesteśmy medium, wyrocznią, lekarzem, a może jeszcze coś innego? Być może wilkołakiem, a może wampirem. Jaki jest nasz sekret? Pochodzimy z niesławnej rodziny, mamy jakieś lęki. Cóż, jesteśmy niebezpieczni, a także jakie jest nasze powołanie? Chcemy zdobyć szacunek, ratować wszystkie dusze lub co nam przyjdzie na myśl. Kolejnym krokiem bezpośrednio już powiązanym z rozgrywką jest stworzenie naszego miasta. Musimy wymyślić dla niego nazwę, a następnie utworzyć osobne strony, jedną na lokację, a drugą na sąsiadów. Za każdym razem, gdy pierwszy raz spotkamy kogoś lub jesteśmy w danej lokalizacji, przypisujemy jej nazwę i 2-3 przymiotniki. Gra tutaj wspomaga nas, podając listę potencjalnych do użytku, ale końcowy wybór należy do nas. Za każdym razem, kiedy wylosujemy dany numer, będzie on skojarzony z daną lokalizacją lub sąsiadem. W trakcie gry będziemy zapisywać liczbę pozytywnych interakcji, które z nimi mieliśmy, zarówno z sąsiadami, jak i z lokacjami. Codziennie będziemy dostawali 4 możliwe spotkania: poranne, popołudniowe, wieczorne oraz nocne. Na każde spotkanie będziemy rzucać kością czterościenną na zapytanie, ilu komponentów powinniśmy użyć. Komponentami są lokacje, sąsiedzi, przedmioty oraz wydarzenia. Następnie, gdy mamy określoną ich ilość, rzucamy kością dwudziestościenną, żeby określić szczegóły. Przykładowo, dostajemy jeden komponent i losujemy lokację numer 7. W tym wypadku znajdujemy się w domu jakiegoś sąsiada. Następnym, ostatnim krokiem jest rzucenie kości sześciościennej, która określa, jak dobrze poszło nasze spotkanie, od jedynki bardzo słabo po szóstkę idealnie. Na każde 3 pozytywne interakcje z danym miejscem lub sąsiadem możemy przerzucić kostką. Nasze wyniki zapisujemy w rzeczonym dzienniku, zarówno dla miejsc, jak i sąsiadów. Oprócz rzeczonych 4 spotkań w trakcie dnia możemy także stworzyć prezent dla wybranego sąsiada lub lokacji.
stworzyć magiczny przedmiot, który da nam jeden przerzut kostką podczas zużycia, poszukać pewnego przedmiotu lub użyć naszego talentu. Powodzenie tych operacji zależy od rzutu kością sześciościenną, wynik 4 lub wyższy oznacza sukces. Celem gry jest zapełnienie dziennika z wpisami lub osiągnięcie prawdziwego celu naszej postaci. W grze znajdziemy także mechanikę lochów. Polega ona na tym, że wymyślamy sobie, że jeżeli loch znajduje się w danej lokalizacji, to istnieje. Raz podjęta próba przejścia lochu, nieudana, wtedy musimy odczekać 7 dni, zanim spróbujemy ją ponownie. Jeżeli udało nam się oczyścić loch, to nie możemy go odwiedzić ponownie aż do następnej pory roku, o tym za chwilę. Jak stworzyć loch? Kiedy wejdziemy do niego, rzucamy dwiema kośćmi sześciościennymi. Otrzymany numer determinuje liczbę pokoi, którą będziemy musieli pokonać. Dla każdego z pokoi oprócz ostatniego rzucamy kością sześciościenną, by określić, jakiego jest on typu. Mamy do wyboru tutaj małe zagrożenie, pułapkę, pusty pokój, a ostatni pokój zawsze jest dużym zagrożeniem. Oczyszczanie lochu polega na serii rzutów kostką. Najpierw rzucamy kością dwudziestościenną, a następnie w zależności od typu zagrożenia w pokoju rzucamy w przypadku pułapki kością sześciościenną, małego zagrożenia dziesięciościenną, a dużego kością dwudziestościenną. Za każdym razem rzut z naszej kości dwudziestościennej musi być wyższy niż rzut z kości pułapki. Dostajemy możliwości tyle razy przerzutu w każdym pokoju, jak wiele mamy pozytywnych interakcji z daną lokalizacją, w której ten loch się znajduje. Możemy także wykorzystać wcześniej wspomniany magiczny przedmiot, by dokonać przerzutu. Forma narracyjna zależy kompletnie od nas. Jeżeli chcemy podejść znowu do lochu, który już wcześniej ukończyliśmy, należy dodać dodatkową kość D6 w wyliczaniu ilości pokojów. Ukończenie lochu daje nam klucz pozwalający nam udać się tam podczas spotkania raz w ciągu dnia. Pozostałe podejścia pomagają osiągnąć osiągnięcia, o tym za chwilę. Raz w tygodniu odbywać się będzie także specjalne zgromadzenie. Wszyscy żyjący ludzie będą na nim, natomiast wszystkie duchy będzie można znaleźć w prowizorycznej kapliczce. Możemy wybrać się do jednego z tych dwóch miejsc, niestety nie możemy do drugiego, ponieważ wydarzenie liczy się jako nasze wieczorne spotkanie. Odwiedzenie jednej z nich pozwala nam na próbę zdobycia pozytywnej interakcji z wybraną osobą znajdującą się w danym miejscu. Żeby uzyskać pozytywną interakcję, typowo rzucamy kością sześciościenną, natomiast wybór postaci dokonujemy samodzielnie. Wszystkie wydarzenia ludzkie odbywają się w centrum społeczności i musimy najpierw rzucić kostką, by określić, który sąsiad będzie to wydarzenie hostował. Jeżeli wyrzucimy ducha, to przerzucamy kością, a następnie rzucamy D20, by określić, jaki jest to typ wydarzenia. W grze znajduje się także mechanika zadań pobocznych. Na każde 3 pozytywne interakcje, które mamy z danym sąsiadem, możemy ukończyć dla niego zadanie. Kiedy następnym razem go spotykamy, rzucamy kością dwudziestościenną na przedmiot, by określić, co chcą, żebyśmy im przynieśli. Kiedy już znajdziemy oczekiwany przedmiot, musimy poczekać, aż ponownie spotkamy danego sąsiada, by móc im go dać. Szczęśliwe ukończenie misji pobocznej nagradzane jest 3 pozytywnymi interakcjami z danym sąsiadem. Kolejną rzeczą, którą możemy się zająć, jest zbieractwo. Gra pozwala tworzyć nam własne kolekcje. Możemy stworzyć jedną dla każdego z 20 typów przedmiotów, które znajdują się wymienione wcześniej. By stworzyć kolekcję, potrzebujemy 20 przedmiotów w danej kategorii. Wiele kolekcji jest dozwolonych, a każda pozwala nam na wyprawienie raz na 30 dni przyjęcia, w którym znajdą się wszyscy ludzie lub duchy. Podczas tego jednego spotkania będziemy mieli szansę, by
zdobyć jedną pozytywną interakcję z każdym z goszczących. W momencie, gdy zdobędziemy 10 pozytywnych interakcji z danym sąsiadem, możemy podjąć próbę, by wyjawić im nasz sekret. Wtedy zostają oni naszymi przyjaciółmi. Kiedy już nimi są, możemy dzwonić do nich i spotykać się z nimi w różnych miejscach, a nie czekać, by wpadać na nich. W przypadku posiadania 20 pozytywnych interakcji, możemy poprosić ich, by zostali naszymi współlokatorami i wprowadzili się do nas. Może to być romantyczna lub nieromantyczna relacja i możemy mieć tak wielu współlokatorów, jakbyśmy chcieli. Wróćmy teraz do wspomnianych wcześniej pół roku. Co 90 dni zmienia się pora roku, a 4 pory roku odpowiadają jednemu rokowi w grze. Każda zmiana daje nam jedną pozytywną interakcję z każdą lokacją oraz każdym sąsiadem, w związku z tym, że zostają oni coraz bardziej z nami zaznajomieni. Każdego ostatniego dnia pory roku jest sezonowa impreza naszego wyboru, na którą uczestniczą zarówno duchy, jak i ludzie. I możemy podjąć próbę, by mieć jedną pozytywną interakcję z wszystkimi gośćmi. Ostatnim elementem są osiągnięcia. Nie będę ich nazw tłumaczył na język polski, natomiast przeczytam wszystkie w celu opisania i dokończenia przedstawiania reguł. Pierwsza kategoria są te związane z sąsiadami. Town Hero, 10 pozytywnych interakcji z każdym sąsiadem. Best Friend, 100 pozytywnych interakcji z jednym wybranym sąsiadem. Sitcom, posiadaj 5 współlokatorów na przynajmniej jedną porę roku. Te związane z lokacjami oraz lochami. Town Guide, 10 pozytywnych interakcji z każdą lokalizacją. Dungeoneer, wyczyść każdy loch przynajmniej raz. Lord of the Lair, wyczyść 5 lochów w jednej wybranej lokacji. Achievementy związane z przedmiotami. Kurator, 100 przedmiotów w twojej kolekcji. Slew, zwróć 10 zgubionych przedmiotów. Fixer Upper, napraw 10 popsutych przedmiotów. Osiągnięcia narracyjne. Pet Parent, znajdź i zaopiekuj się zwierzęciem. Rumort, bądź przedmiotem plotki. Rival, obsmaruj inne miasto. Inne osiągnięcia. Resident, graj w tą grę przynajmniej przez rok growy. Burmistrz, miej 20 pozytywnych interakcji z każdym sąsiadem i lokalizacją. Legenda miasta, zdobądź wszystkie pozostałe achievementy. Na końcu chciałbym także pokrótce wspomnieć o pomyśle na historię, a także planowanych zmianach w systemie względem oryginału. Scenariusz będzie opowiadał o przygodach chłopca, który wybiera się na obóz, a on, a także wszyscy inni jego uczestnicy są monstrami z folkloru. Wampiry, wilkołaki, wróżki itd., itd. Naszym celem będzie przeżycie najlepszych wakacji życia i zdobycie prawdziwych przyjaciół. Zmiany w mechanice ograniczą się do tego, że nie będziemy tutaj rozpatrywali duchów, natomiast same postacie a la monstra i będą oni ograniczeni do tego, by dało się zdobyć tych przyjaciół. A kampania nie trwała za długo, przewiduje kilka odcinków, najpewniej 7, jeden za dzień. Tygodniowe zebranie odbędzie się w ostatni dzień i będzie ono okazją, byśmy spróbowali podbudować naszą pozytywną interakcję z daną osobą i być może wtedy zdobyć przyjaciela. Zastanawiam się też nad możliwością zmniejszenia ilości pozytywnych interakcji, by go otrzymać. Z drugiej strony planuję, by znalazły się sidequesty, które być może pomogą nam znacząco w zdobyciu odpowiedniej ilości, więc to się okaże w praniu. Planuję też, byśmy z raz czy dwa, w zależności od tego, jak potoczy się narracja, odwiedzili jakiś loch. Wydaje mi się, że to tyle. Jeżeli jesteście zaintrygowani, to zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Cześć!